grałaś królową mafii też. Chciałam zapytać, jak było na tym planie i jak ci się podobała, wiesz, taka chyba mocna postać. No to jest najmocniejsza dotychczas moja rola, która też bardzo otworzyła mnie aktorsko. Patryk Wega jest super reżyserem. Też ta obserwacja tych fajnych, naprawdę topowych aktorów, legend na przykład polskiego kina, na przykład właśnie Bogusław Linda, też było świetnym doświadczeniem. Myślę, że to będzie fajne. Zapraszam do kin. A nie bałaś się tej współpracy z Wegą? Takie, wiesz, były różne opinie po ostatnich... Czemu miałabym się bać? Po pierwsze, jest to, co by nie mówić, jest to reżyser naprawdę konkretny i on robi filmy takie jak chce, więc w momencie, kiedy mam do czynienia z takim reżyserem, który prowadzi takich aktorów jak Bogusław Linda, to czego mam się bać, tylko właśnie się cieszyć, że mam możliwość nauczyć się czegoś. Dobra.